państwo i płaca minimalna czy jakaś inna, tylko nasz stosunek do innych ludzi przynosi nam prosperitet. Spotkania są dla każdego. Nie trzeba być biznesmenem, milionerem, nie trzeba mieć wielkiego kapitału. Jesteśmy tu po to, żeby uczyć się nawzajem i budować lepszą przyszłość. Zapoznając się z takim materiałem, możemy uniknąć wielu jakby porażek, czy jakby wyprzedzić nasze działania. Świetne spotkanie, myślę, że bardzo inspirujące dla wielu osób. Pomagamy im zakładać spółki SPV, czy takie spółki celowe. Pomagamy im zakładać spółki PMC, czyli takie Property Management Company. Przygotujemy Cię pod tym względem, jak Cię widzą banki i wtedy będziesz mógł spokojnie inwestować, bo to nie sztuka rzucić wszystko na raz, tylko właściwie się do tego przygotować na odpowiednią dużą skalę. Była duża, fajna publiczność, którą teraz właśnie robimy cały networking. Każdy, kto chce w życiu dojść do czegoś poza pracą na etacie i emeryturą w wieku 67 lat, powinien na takie spotkania uczęszczać, choćby dla pogłębiania wiedzy finansowej. Niesamowita wartość taka życiowa. Sama frekwencja mówi o tym, jakie duże zainteresowanie było dzisiejszym wydarzeniem. Pełna sala, 180 osób. Jest tu tyle Polaków, którzy pragną sukcesu i pragną przy tym działać w sposób etyczny, w sposób uczciwy. Dużo Polaków też w Anglii, którzy chcą zmienić coś w swoim życiu, a spotkanie daje dużą motywację. To jest bardzo istotne tutaj właśnie w Anglii, dla ludzi, którzy wyjechali z kraju. Naprawdę warto. Ja jestem facet konkretny, tak albo nie. Przyjeźdź, bo naprawdę warto.